Dziękuję bardzo. Tak jak mnie Ania zapowiedziała, pracuję w zespole CERT Polska od już 12 blisko lat, będącym częścią Instytutu Badawczego NASK, współorganizatora tej konferencji. Zostało mi uświadomione, że nie do końca musi być jasne to, co jest w temacie. Wobec tego zacznijmy od zajęcia Państwu minuty, bo widzę, że trochę czasu zyskałem dzięki mojej przedmówczyni. Mam nadzieję, że dźwięk zadziała. Skąd w ogóle wzięło się pojęcie spamu jako spamu? To nie ma nic do tematu w zasadzie, ale po to, żeby troszkę może rozruszać nas przyspiejących przed obiadem. Chyba dźwięku nie mamy. A, okej. Okay. Egg, bacon, sausage and spam. Spam, bacon, sausage and spam. Spam, egg, spam, spam, bacon and spam. Spam, 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 egg and spam. Spam, 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 spam. Baked beans, spam, spam, spam and spam. Oh, lobster thermidor and crevettes with mayonnaise sauce garnished with truffle pate brandy and a fried egg on top and spam. Have you got anything without spam in it? Well, spam. Sausage and spam, there's not got much spam in it. I don't want any spam. Why can't you have egg, bacon, spam and sausage? That's got spam in it. Not as much as spam, egg, sausage and spam. Look, could I have egg, bacon, spam and sausage without the spam? Yeah. What do you mean? I don't like spam. Spam, 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 spam. No dobrze, to może tyle. Tak mniej więcej jeszcze kilka lat temu, czasami do tej pory, wyglądała nasza skrzynka pocztowa, tak? I w zasadzie wiele mediów elektronicznych ciężko było dostać cokolwiek bez spamu. I właśnie stąd wzięło się tak naprawdę powiedzenie spam. W oryginale to była zwykła konserwa mięsna, to jest nazwa własna, z czym zresztą producent tych konserw miał pewien problem przez pewien czas, tak? Nie za bardzo chciał, żeby utożsamiano jego produkty z takim zjawiskiem. Doszło do tego, że ugoda jest taka, że spam zapisywany wielkimi literami to jest nazwa mielonki, spam zapisywany małymi literami to jest ten spam i tego się trzymajmy. Także gdyby Państwo używali słowa spam, to nie wielkimi literami, bo właściciel tego znaku może mieć do Państwa pretensje. To tak na marginesie. No więc o czym mówimy? Co jest tak naprawdę spamem? Oczywiście tak sobie wyobrażamy to przede wszystkim, tak, czyli nasza skrzynka zaśmiecona różnego rodzaju listami, o których no nie do końca, z którymi chcemy się zapoznawać i cokolwiek nas dotyczą. Wiadomości natychmiastowe, instant messaging, czyli gadu-gadu, Skype i temu podobne rzeczy, jak najbardziej tam również nie jest trudno losowego użytkownika znaleźć i zaserwować mu jakąś wiadomość. Tu przykład być może dyskusyjny, tak, wrzucania różnego typu gier, zabaw, quizów na Facebooka. To oczywiście nie jest jedyny przykład tego, co się pojawia na Facebooku, a czego nie chcielibyśmy oglądać. Do tego jeszcze wrócę w dalszej części prezentacji. Ale generalnie znowu jakieś medium komunikacji, wymiany informacji i tam też pojawiają się niechciane wiadomości. To jest inny portal społecznościowy, o którym nie wiem, czy wiele z Państwa wie, nazywa się Pinterest, ostatnio zyskuje na popularności. Do tego przypadku też za chwilę wrócę. Tutaj spam polegał na tym po prostu, że na tablicę użytkowników wrzucano zdjęcia, reklamy, będące de facto reklamami produktów sprzedawanych w sklepie. Ktoś za to zarabiał, kasując prowizję, jeżeli użytkownik klikał w takie reklamy, nawet nie wiedząc, że to są reklamy, myśląc, że to po prostu fajne zdjęcia wrzucane na tablicę. Oczywiście SMS-y, tak naprawdę wszystkiego rodzaju kanały elektroniczne, fora internetowe, czaty, również czaty w grach online, tam też zdarza się spam, w zasadzie wszystko i na pewno nie będziemy mówić o tym, tak? To jest ta wspomniana mielonka, to nie będzie tematem prelekcji. Tutaj słowo dosłownie, jeśli chodzi o takie zagadnienia, jeszcze samo definicyjne. Podstawowym problemem, jeśli chodzi w ogóle o próby zdefiniowania spamu, na przykład w tematach prawnych, jest to, jak podejść do tego
Czy traktować jako spam, jako to, co powinno być w jakiś sposób penalizowane, czy zwalczane, wszelką niezamówioną korespondencję handlową, czy też niezamówioną korespondencję, przepraszam, rozpędziłem się, czy właśnie korespondencję tylko handlową na przykład, tak? To jest rozróżnienie UCE, Unsolicited Commercial Email, czy Unsolicited Bulk Email, czyli jakakolwiek korespondencja rozsyłana w sposób masowy, niezależnie od tego, czy ona jest komercyjna, czy nie. To jest bardzo ważne rozróżnienie, ponieważ jak za chwilę Państwu pokażę, spam służy, no, zawsze, no dobrze, nie będę zdradzał, ale niekoniecznie do reklamowania wprost jakichś produktów, tak? Czyli to nie są zazwyczaj reklamy, to jest tylko jeden z mitów, że spam to reklamy. Więc jego zwalczanie nie jest takie proste. W Polsce jest dosyć niefortunna definicja niezamówionej korespondencji handlowej, czyli mamy teoretycznie jakiś zalążek prawa antyspamowego, de facto ono kompletnie nie funkcjonuje. Zarówno ta definicja jest słaba, jak i egzekwowanie przepisów jest słabe i w ogóle sama droga karania na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest no, niedoskonała. W zwalczaniu spamu firmy posługują się różnego typu kruczkami. Ostatnio dosyć z różnych przyczyn, o których też troszkę więcej za chwilę. Firmom, dużym korporacjom i to zarówno firmom będącym właścicielami jakichś znaków handlowych, jak i firmom typu Microsoft, czyli dostawcom oprogramowania, dostawcom systemów, zależy na tym, żeby ze zjawiskiem spamu walczyć. I tutaj łapią się różnych właśnie sztuczek, tak? Nieuczciwa konkurencja to jest najmniej skuteczny chyba, najmniej skuteczne podejście to jest to, co jest w prawie polskim, ale jako naruszanie znaków towarowych, czy jako przełamywanie zabezpieczeń w komputerach, jeżeli spam jest rozsyłany z komputerów, które zostały zawirusowane, to można podciągnąć to pod hakerkę, tak? I efektem jest rozsyłanie spamu, ale tak naprawdę punktem zaczepienia jest tutaj przełamywanie zabezpieczeń. Więc tak jak Al Capone poszedł siedzieć za podatki, tak samo spamerzy z różnych innych paragrafów bywają skazywani i to się coraz częściej na szczęście zdarza, ale nie za spam jako taki, bo takiej definicji w ogóle na świecie w prawodawstwie przede wszystkim brakuje. Jaka jest motywacja w ogóle spamerów? Po co ten spam? Tak? Wydaje nam się często, że to tylko jakieś tam nic nieznaczące maile w skrzynkach. To jest krótka odpowiedź. Chodzi oczywiście o pieniądze i to o niemałe pieniądze, jak to już za chwilę pokażę. I co tak naprawdę się pod tym wszystkim kryje? To, co najbardziej intuicyjne, czyli reklama towarów, bardzo często towarów nielegalnych czy nie całkiem legalnych. Przede wszystkim dwa największe chyba biznesy, jakie są w internecie, w ten sposób reklamowane, to jest sprzedaż parafarmaceutyków i farmaceutyków. Bądź to leków podrabianych, bądź leków, których obrót jest normalnie regulowany, czyli nie wolno ich eksportować, importować bez kontroli. Albo podrabianego oprogramowania, często fałszywych, na przykład antywirusów. To jest bardzo popularny biznes, o czym mało kto wie, ale bardzo dochodowy, bo no, koszt wyprodukowania jest prawie żaden. Po prostu fałszywe oprogramowanie. Ludzie to kupują za kilkadziesiąt dolarów nierzadko. Oprócz tego zbieranie, produkowanie farm kliknięć. Tu chodzi o to, że wiele modeli sprzedaży w internecie opiera się na takich programach partnerskich. W związku z tym prowizja jest płacona czasami nie od sprzedaży, ale od samego kliknięcia w reklamę. Tak? To mówiąc w dużym skrócie. Więc produkowanie takich, nabijanie sobie takich kliknięć przez wabienie ludzi po prostu na jakieś strony, które de facto służą tylko przekierowaniu do programu partnerskiego, to jak najbardziej model na zarabianie. Farmy fanów na Facebooku, tak, czyli zbieranie, po prostu produkowanie stron o bardzo dużej popularności, które potem są sprzedawane. Dystrybucja złośliwego oprogramowania. Bardzo często te linki, które są umieszczane w spamie, czy same nawet załączniki spamu, albo sama treść spamu, potrafi przełamać zabezpieczenia naszego komputera, czy to odwiedzana strona, czy to, jak mówię, sam e-mail i zainstalować nam gościa na naszym komputerze, który już w zasadzie robi cokolwiek, tak? W szczególności służy dalej do rozsyłania spamu i to wszystko się kręci. Rekrutacja słupów.
Pojęcie słupa może nie wszystkim z Państwa jest znane. Chodzi o to, że pieniądze pozyskane zarówno w wyniku przestępstw popełnianych w internecie, ale też w świecie fizycznym, trzeba w jakiś sposób wyprowadzić, uprać. Tego się dokonuje przez podstawionych ludzi, często nieświadomych, werbowanych do pracy jako pośrednik finansowy, jako jakiś tam asystent taki, który będzie po prostu przelewał pieniądze z konta na konto. Tak naprawdę chodzi tylko o wytransferowanie pieniędzy z kradzionych kart kredytowych, czy z jakichś zakupów robionych w ten sposób, czy z wykradzionych kont, przejętych kont internetowych u innych użytkowników, wytransferowanie ich zazwyczaj za granicę, czyli to jest na zasadzie przyjmujemy jakieś wpłaty, idziemy do okienka Western Union, wysyłamy to na Ukrainę, ślad po pieniądzach ginie, do nas za 2 miesiące stuka policja. Wyłudzenia, czyli spam nigeryjski, tak, wygrałeś nagrodę, mam spadek do podzielenia się, potrzebuję twojej asysty i tak dalej. I wiele innych. Tak naprawdę wszystkie te biznesy są bardzo ze sobą powiązane. Bardzo trudno jest wyizolować pojedyncze zjawiska. To jest, nie będę w to wnikał kompletnie, bo to nie ma żadnego związku z prelekcją, oprócz tego, żeby pokazać, zademonstrować Państwu, jak skomplikowane to bywają modele. To jest akurat model narysowany w trakcie badań prowadzonych na University of California w San Diego w 2011 roku, dotyczący właśnie handlu parafarmaceutykami, gdzie wszystko zaczyna się od kampanii spamowych, natomiast za tym stoi realny biznes. Ktoś produkuje te parafarmaceutyki, ktoś je rozsyła, w wielu krajach to wszystko ma miejsce i naprawdę zarabia na tym grube pieniądze. Właściwie zacznę od tego slajdu. Do tamtego za chwilkę wrócę. Dlaczego to się opłaca? Jaka Państwa zdaniem jest stopa odpowiedzi na przeciętny e-mail taki spamowy? Ilu użytkowników rzeczywiście kliknie, albo jeszcze więcej, ilu użytkowników może przeciętnie chcieć dokonać zakupu na podstawie takiej reklamy wysłanej z spamu? 1%, połowa, 0,5%, coraz mniej. Dla ułatwienia, tutaj były znowu badania też na Uniwersytecie w Kalifornii. W 2008 roku z kolei na podstawie takich maili, które zachęcały do zrobienia zakupu za $100 wartość. Odsetek odpowiedzi był taki, 1 na 12,5 miliona. To jest mniej niż promil procenta. Wydawałoby się, to jest nic, tak? To nikt tego spamu, nikt tego nie kupuje. Teraz jak się Państwu wydaje, ile maili dziennie jest w stanie wygenerować jedna taka, to się nazywa botnet fachowo, tak? Taka sieć komputerowa będąca pod kontrolą przestępców, ile takiego spamu dziennie jest w stanie rozesłać? Przeciętnej wielkości. 300 milionów? Miliard. No nie, te 300 milionów było bliżej, około 80 milionów. Tak, i teraz pomnóżmy sobie te 12,5 miliona, 1 na 12,5 miliona rzeczywistych sprzedaży, tak razy 80 milionów za $100, gdzie prowizja takiego spamera jest zazwyczaj na poziomie między 10 a 25%. Przyjmijmy, że 20%. Można sobie to sprawdzić, to daje $1300 dziennie. Przy kosztach rzędu no do $10,000 miesięcznie, jeżeli ktoś już inwestuje w to, żeby być anonimowym, żeby się tam zabezpieczyć, żeby go policja za bardzo nie nabezpieczyła. I to są szacunki takie naprawdę zupełnie nienaciągane. To są pieniądze, które spokojnie ci ludzie zarabiają. To jest fragment wywiadu. Ja rozumiem, że to będzie w materiałach, więc nie będę tego czytał, tym bardziej, że jest po angielsku. Fragment wywiadu ze spamerem, tym właśnie, o którym wspomniałem, który wrzucał reklamy takie na portal społecznościowy. Tak, tego portale społecznościowe nie lubią, to traktują to jako spam, zwalczają to. Więc on jest świadom tego w ostatnim akapicie, że biznes po prostu kiedyś tam się skończy, to nie jest kwestia nawet tego, czy się skończy, tylko kiedy się skończy. Ale póki co w pierwszym tygodniu wyciągał 2000, później 500-800 dziennie. Teraz jest ponad 1000, a spodziewa się, że 2500 dziennie będzie ciągnął, tak? I nie ma pierwsze zdanie, nie ma absolutnie żadnych wyrzutów sumienia, to nie ma poczucia winy. Dla niego to jest po prostu biznes jak każdy inny. On wrzuca reklamy i to reklamy legalnych produktów Amazona w programie lojalnościowym, tak, za które Amazon mu wypłacał żywą gotówkę. Dobra, przejdźmy parę słów do mechanizmów, dlaczego ten spam w ogóle na nas działa czasami, lepiej lub gorzej. I zacznijmy od obalenia paru mitów na temat tego najbardziej
kojarzonego ze spamem kanału, czyli zwykłego e-maila. Przychodzi do nas taki list, mamy takie informacje, tak, od tam jakiegoś adresu do temat, no i tutaj jest taki najbardziej prosty przykład, wprost jakiś link podany. Ale już tutaj mamy dużo miejsca na jakiś taki social engineering. Zastanówmy się w ogóle w tym, co widzimy na ekranie, które informacje są łatwe do zweryfikowania, które są łatwe do podrobienia. Ten e-mail jest wyjątkowo taki prosty, tak? Tutaj nie mamy wątpliwości, nawet program pocztowy nie miał z tym wątpliwości i stwierdził, że to jest spam. Ale zacznijmy od tematu. Temat, czy ktoś ma wątpliwości, że można sobie wpisać dowolny, jaki się chce? Nie, prawda? To wysyłając list robimy. Nadawca. Co jest nadawcą? Można podrobić? Jest jakiś z tym kłopot, państwa zdaniem? Niespecjalny, tak? To już państwo wiedzą. Tak, to pole, żeby była jasność, ono absolutnie nie ma kompletnie żadnego znaczenia. To jest pole traktowane dokładnie tak samo jak temat czy treść maila. Tam się wpisuje, co się chce. To jest tak jak na kopercie listu adres zwrotny, tak? Tam nikt tego nie sprawdzi. Tak naprawdę informacja o tym, kto wysyłał list, też nie do końca wiarygodna, jest zupełnie gdzie indziej po podejrzeniu maila. Już nie mamy czasu na to, żeby robić, i to nie jest miejsce na to, żeby robić jakąś techniczną analizę, ale pamiętajmy, to, co jest w polu nadawcy, traktujemy dokładnie tak samo jak temat i jak treść maila. Tam może być cokolwiek. To może chociaż odbiorca. Państwo są zaniepokojeni, tak? Tak, odbiorca też nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ten, który jest tutaj wpisany. Co też jest wykorzystywane przy social engineeringu, bo zdarza się, że dostajemy maile, które wygląda, że w ogóle nie były do nas, tak? Na przykład był mail do dyrektora, a tam lista płac. Albo od nas samych. No to jest ten odbiorca, to jest ten nadawca, o którym wspomniałem, tak? Ale zobaczmy, na przykład mail do dyrektora, a tam lista płac, tak? I on trafia do naszej skrzynki. No, czary mary, ale skoro to do dyrektora jest tam lista płac, no to przecież trzeba otworzyć, bo to jedyna szansa. Nie, to pole też absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Informacja o tym, dokąd ma być wysłany list, też jest zupełnie gdzie indziej, a to pole to jest tylko pole tekstowe, gdzie można pisać cokolwiek. I o tym pamiętajmy, w te rzeczy kompletnie nie wierzymy. Skąd bierze się adres mailowy, jak się zabezpieczyć, skąd wycieka adres mailowy i jak się zabezpieczyć przed tym, żeby tego spamu mailowego nie dostawać? Najbardziej popularna forma takiego zbierania adresów to jest harvesting, nie wiem, czy żniwa to jest dobre tłumaczenie. Po prostu zbieranie takich adresów z automatyzowanymi skryptami ze stron www. Czyli jeżeli nasz adres pojawia się w publicznie dostępnym miejscu, to jest on dostępny publicznie dla każdego, tak? Jeżeli jest jako kontaktowy na stronie www, to nie ma przeszkód, że jakiś automat wcześniej czy później na niego trafił, dodał go sobie do bazy. Czy to jest legalne, to jest zupełnie inna kwestia, ale technicznie nie jest to żaden problem. Druga rzecz to jest kradzież baz, ostatnio coraz popularniejsza. Zarówno kradzież na takiej zasadzie, że ktoś się włamał, tak jak do Sony, czy gdzieś tam i wyciągnął bazę e-maili, ale też kradzież taka, że pracownik sprzedaje na lewo po prostu adresy, bo odchodzi, bo był sfrustrowany, albo bo po prostu robi czarną robotę w swojej firmie. Paradoksalnie najpopularniejszy sposób, w jaki wyciekają nasze adresy, to są wirusy. Czyli ktoś z naszych znajomych, kto z nami koresponduje, kto ma nas w skrzynce, nasz adres, czy koresponduje z nami przez jakiś webmail, ma wirusa, który wybiera mu wszystko absolutnie, co na jego komputerze ciekawego znajdzie, a na pewno adresy mailowe są informacją ciekawą. Także jeżeli zaczynamy dostawać podejrzane maile, to zwłaszcza jeżeli one są jeszcze gdzieś tam, pojawiają się obok nich nazwiska innych naszych znajomych, tak? To można pomóc sobie troszeczkę zacieśnić krąg, skąd ten adres być może mógł wyciec i postarać się tej osobie uświadomić, że ona ma problem. W ogóle, jeżeli dostajemy spam, bo zdarza się, że dostajemy spam, o czym też powiem za chwilę może więcej, jak starczy mi czasu, że dostajemy spam na wprost od jakiejś osoby, która ma zainfekowany komputer, tak? I jest tam jej, ona jest nadawcą, my jesteśmy odbiorcą. Ona kompletnie o tym nie wie, że coś takiego rozsyła. Może to robić przez Facebooka, może to robić przez maila. Powiedzmy tej osobie, ona naprawdę prawdopodobnie nie dowie się inaczej niż od nas. No dobrze, co z tym nieszczęsnym Facebookiem?
pokazałem już jakiś tam przykład aplikacji, które sobie spamują po tablicach. To może być mniej lub bardziej denerwujące, niekoniecznie jest groźne. Tutaj mamy przykład, który z ostatnich dwóch tygodni, po prostu z tablicy mojego znajomego ściągnąłem. Kliknięcie lubię to Rest in Peace Morgan Freeman. Tak trochę dziwne. I w zasadzie jak widzimy to zwłaszcza w komunikacie, że przed chwilą ktoś kliknął coś takiego, no to jak to, Morgan Freeman nie żyje, tak chcę przeczytać więcej, chcę zobaczyć o co chodzi. Klikamy i co, bardzo często okazuje się, że, no dobra, zacznijmy od tego, że Morgan Freeman ma się dobrze. Jakby to powiększyć, tutaj pod zdjęciem jest napis żyje i nie klika, aktor Morgan Freeman. Bardzo często wystarczy samo kliknięcie w taką stronę lubię to, takiego jednego linku. I ten link jest na tyle fajnie spreparowany, że on za nas odwala już robotę, żeby to dodać do swojej tablicy z kolei i żeby nasi znajomi też mogli klikać. Więc w ciągu parunastu minut paręset osób taką piramidką może sobie dodać taką stronę. Pół biedy, jeśli zdaje się, że w tym przypadku ta strona, koniec końców już nie miałem czasu na zweryfikowanie tego, bo to mówię, to jest świeża sprawa dosyć. Zdaje się, że koniec końców ta strona po prostu informowała, przestańcie klikać w głupoty, tak i do tego się sprowadzała, ale ta strona może cokolwiek, albo być farmą lajków, albo może nam instalować złośliwe oprogramowanie. Także tak to wygląda. I rzecz pozornie z tym niezwiązana. Często w tego rodzaju linkach dystrybuowanych czy za pomocą maila, czy za pomocą Facebooka pojawiały się treści, które są no albo na zasadzie o zobacz jak, nie wiem, zobacz jak brutalnie pobili tego psa, czy tego nie, to nie może zostać bezkarne, albo zobacz z kolei jakaś erotyczna zajawka, tak? Tutaj rozbiera się jakaś tam aktorka, nigdzie tego wideo nie zobaczysz, tylko tutaj. To nas prowadzi z kolei na stronę, która wygląda no prawie tutaj jak YouTube, tak? YouTube XXX w tym przypadku. I wszystko jest fajnie, tylko że wymaga od nas ściągnięcia dodatkowego, czy zainstalowania dodatkowej wtyczki do przeglądarki, albo ściągnięcia dodatkowego programu. Wcześniej to bardziej popularne było, że kazało nam zainstalować jakiś program, jakiś tam plik wykonywalny, co budziło zrozumiałe podejrzenie coraz większej liczby osób, na szczęście. Więc teraz jest to jeszcze sprytnie robione, żeby uwiarygodnić, to wygląda jak po prostu musimy zainstalować wtyczkę do przeglądarki. To jest rzeczywiście wtyczka do przeglądarki, czyli coś się tylko ładuje, tak jak normalnie do odtwarzania pliku wideo. Problem w tym, że taka wtyczka do przeglądarki też jest doskonałym nośnikiem wszelkiego rodzaju złych rzeczy, w cudzysłowie. Tak? Może w szczególności modyfikować inne strony, na które wchodzimy. Może za nas robić kupę rzeczy na Facebooku, może za nas właśnie lajkować nowe strony, może za nas wrzucać posty. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak więc też uczulmy osobę, od której nagle widzimy, że na jej tablicy zaczynają się pojawiać tego typu rzeczy, że może coś za nią opiekuje się jej profilem. Tutaj powiedziałbym o Facebooku trochę więcej, co tam można powłączać i powyłączać, ale informacje są dwie. Jedna jest dobra, taka, że co już pewnie z którejś wcześniejszej prezentacji, bo widziałem, że była tutaj pani z Facebooka, państwo wiedzą, że na Facebooku rzeczywiście można w zasadzie do wszystkiego dotrzeć i wszystko sobie bardzo dokładnie posprawdzać, co my lubimy, czego nie lubimy, komu chcemy pokazywać, jakie treści. Zła wiadomość jest taka, że po pierwsze jest to strasznie nieintuicyjne, po drugie zmienia się praktycznie z miesiąca na miesiąc. Więc nawet gdybym państwu teraz pokazał, w którym miejscu coś kliknąć, za miesiąc by państwo tego wrócili na 90%, to byłoby bezużyteczne. I to jest strasznie frustrujące nawet dla mnie jako użytkownika, którego to ciekawi i który dociera do tych rzeczy. A co dopiero dla przeciętnego użytkownika, który no, słyszał, że coś tam należy sobie powyłączać, ale nie do końca wie gdzie. Tak więc nie jest to takie przyjemne i znowu mamy tutaj za mało czasu, żeby, nie wiem, zrobić jakiś fajny opis. Więc może przejdę do takiego podsumowania, jakie są mity, jakie są fakty związane ze spamem i na co uważać. Mit jest taki, że spam to jest takie no, lekka niedogodność, tak? Coś tam wpada, to się filtruje, to mi tam
jak korzystam z jakiegoś konta przez www, to zazwyczaj mi to w ogóle dostawca filtruje, tego bardzo mało do mnie trafia i tak dalej. To, co pokutuje jeszcze z dawien dawna, nie otwierajmy załączników od nieznajomych i będzie OK. No nie będzie OK, bo coraz więcej nie tylko załączników, ale i stron www i właśnie różnego rodzaju linków samych, czy samych takich akcji, że klikniemy coś na czyimś wallu facebookowym, jest w zupełności wystarczające. I najważniejsze jest to, że absolutnie nie tylko od nieznajomych. Po pierwsze, bardzo często właśnie od znajomych, którzy już mają problem i teraz niechcący dzielą się tym problemem z nami, zarażając, próbując nas zarazić. Po drugie, nigdy do końca nie wiemy, od kogo to przyszło w przypadku na przykład e-maila czy instant messagingu. W przypadku Facebooka to jest o tyle jeszcze fajne, że w przypadku portali społecznościowych przynajmniej jesteśmy w stanie zweryfikować, że to przyszło z profilu tej osoby, tak, która to opublikowała, więc no to jednoznacznie świadczy, że ona ma problem. W przypadku maila no to absolutnie, jeśli nie jesteśmy fachowcami, nie możemy nawet na 100% stwierdzić, że to ta osoba wysłała. Spam to oczywiście nie tylko listy e-mail, o tym powiedziałem. No i absolutnie nie jest tak, że się go zwalcza łatwo ani technicznie, ani prawnie. Tym bardziej, że stoją za tym duże pieniądze i nie jest tajemnicą, że stoi za tym zorganizowana przestępczość, że programiści zdolni i ludzie inteligentni są po obu stronach barykady i że oni ewoluują też razem z technologią. Oni się dostosowują do nowych środków, do nowych mediów, które mogą wykorzystywać i dostosowują się do metod ich ścigania. Bardzo szybko odpowiadają i to jest taka zabawa w kotka i myszkę, która nie wiem, czy się ma szansę łatwo skończyć. Czyli fakty są takie, że spam to jest naprawdę potężny biznes i to, co widzimy, to jest wierzchołek góry lodowej. I to, co jest istotne, że bardzo skutecznie uczą się spamerzy wykorzystywać zależności społecznych między różnego rodzaju kontami, które są w stanie pozyskać. Czy to są konta pocztowe, czy konta na portalach społecznościowych, konta instant messaging. Wszystkie informacje o tym, kto jest naszym znajomym. Ja myślę, że to już jest na tym etapie, że nawet o czym z nim piszemy po to, żeby dobrze sprofilować maila, są bardzo cennymi wskazówkami, jak stworzyć dobry list, który przekona nas do tego, żeby odwiedzić stronę, która jest reklamowana, otworzyć maila, kliknąć link. Najskuteczniejsze są komunikaty, to jest ostatni slajd, najskuteczniejsze są komunikaty, które oddziałują na emocje i to tak jest zawsze. Czyli to, co jest związane z nagłymi zdarzeniami, powiedziałem, czyjaś tam śmierć, ofiary katastrofy. Jeżeli mamy jakieś wydarzenie medialne, to ono też w tej chwili praktycznie nie ma szans, żeby nie zaistniało również w tego rodzaju kampaniach. Łącznie z katastrofą smoleńską, gdzie nawet z zagranicy były tworzone maile, że jestem podający się za córkę tam Lecha Kaczyńskiego, która nagle odkryła spadek, tak, też po ojcu i tutaj też się będzie chciała z nim podzielić. Więc to tak to działa. Tak samo erotyka oczywiście jest świetną warstwą transportową do tego typu rzeczy. No i podstawowa zasada, jeśli coś wygląda zbyt pięknie, aby było prawdziwe, czy chodzi o właśnie ofertę spadku, czy wygląda o takie, czy wygląda na takie, no nie wiem, czy pięknie wygląda informacja, że Morgan Freeman nie żyje, ale zastanówmy się dwa razy, zanim odruchowo klikniemy, tak? Sprawdźmy to, nie wiem, moim pierwszym odruchem było to, że po prostu wpisałem w internet czy w Wikipedię, myślę, że tam prędzej by się pojawiła taka informacja, albo opublikowałyby ją jakieś portale, które, nie wiem, też mi się zdarza subskrybować na Facebooku, niż to, że akurat ktoś sobie lajknął coś takiego na swoim profilu. Więc przesiewajmy to wszystko przez zdrowy rozsądek. I tyle, bo tylko tyle zmieściło się w tym czasie. Na każdy temat mogę porozmawiać dużo dłużej. Dziękuję bardzo.